Witajcie moi drodzy serdecznie w The Long Dark. Kolejny odcinek, jesteśmy ciągle nad zaporą Cartera i bardzo chciałbym dzisiaj, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, zwiedzić jeszcze raz tą zaporę. 8 kilo, naprawdę 8 kilo, ludzie. Dużo tego wszystkiego. Słuchajcie, ja bym chciał zobaczyć, czy ta czapka jest lepsza, czy ta czapka jest dobra. Ona jest... Może weźmy sobie tkaninę z tej. Poprzerabiajmy takie rzeczy, które niepotrzebne nam są. Ponieważ to tylko nam ciąży. Tu mamy kurtkę, jedną, drugą. Nie mamy więcej bluz. Dobrze, rękawiczki. Te czy te? Te są lepsze. Przeróbmy je. Po prostu za dużo mam tego wszystkiego przy sobie. A tkaniny się przydadzą. Spodnie są naprawione. Kalesonki, skarpetki i buty. Wszystko mam dobrze, jeżeli chodzi o ciuchy. Ryzyko skręcenia nogi, no bo jest mi za ciężko. Jest mi po prostu za ciężko. Zapałek pełno. 1,5 kilo. Wnosimy rzeczy do rozpalania. Upuścić drewno. Zostawmy sobie może... No nie wiem, jedno. A wszystko upuściłem tak czy siak. Tutaj zostawmy sobie... Tyle. No 7 kilo, ludzie, przecież co ja z tym zrobię? Gazet pełno. Ta gazeta. I ta gazeta. Stos papierów, gazety. Upuść gazety. Kasiora. Wiecie co, no. Tutaj mi się przyda. Przyda mi się... O kurczę, mam dużo tego wszystkiego, naprawdę. Z ciuchy to już mam ogarnięte. Jedzenie, jedzenia mam pełno. Wodę mam w pip. Nie wiem, co z tym robić. Puszki, zobaczcie, ile to mam, za dużo tego żarcia. Chipsy jakieś, batony. Stare. Suchy i chrupiący baton zbożowy. A tutaj co mamy? Jezu, ile mam tego szycia? Puszek. Taka puszka mi nie jest potrzebna. Siekiera strasznie dużo waży. Tutaj mamy trzy haczyki. One nie ważą. O, nie ważą dużo. Tu mamy napój do lamp. To waży strasznie dużo. Flary. Dwie. Ten kilogram. No nie wiem. Czy dźwigać to wszystko, czy po prostu powywalać. Dobra. Czas, aby wyjść i udać się, moi drodzy, jeszcze raz do tej zapory, przejść się dokładnie, zobaczyć, co tam leży, może jeszcze coś ciekawego znajdę, chociaż kurde, jestem taki obładowany, że nie wiem, czy to ma sens tak naprawdę brać cokolwiek więcej i wrócić do naszego trapera. Jedynie, czego się obawiam, to to, że go zostawiliśmy chorego i on mówił, że... Znaczy, nie mieliśmy mu przynieść lekarstwa, żeby wyzdrowiał. Ja się boję. Nie wiem, czy tak jest ta gra skonstruowana, czy nie. Ale jeżeli będziemy długo tutaj, to on nam zemrze? No chyba tak nie jest, prawda? Chcę tu widzieć jakiś daszek. Chciałbym zobaczyć, co to jest. Czy jest tutaj coś ciekawego? Jakaś skrzyneczka? Nie, to jest tylko taki daszek zawalony. I tyle. Tutaj bardzo szybko mi ucieka jedzenie, ten ciepło podwójnie. Tutaj jest jakiś płot, więc tam dalej nie zejdziemy chyba. Tutaj są jakieś palety.
Tutaj nic nie ma. Drabina do góry. Czy ja tam mogę? Nie, nie mogę po drabinie wejść. Dobra, jeszcze raz wejdźmy tutaj w takim razie. Teraz mam i jedzenie, i picie, i dzień cały na badania. A czekajcie. Ja wywaliłem lampę? Chyba tak. Stary, co z papierów? To mi niepotrzebne. Tutaj są puste kartony. Wszędzie byłem. Tu mam obcykane. Dobra, to teraz przejdźmy dalej. Stół warsztatowy. Zobaczmy, co możemy zrobić. Bandaż, gotowa podpałka. Haczyk. Bandaże. I to wszystko, tak? Chyba nic więcej nie możemy tworzyć. Grzybki. I przybory wędkarskie. No to praktycznie. Tutaj sidła brakuje nam. Wysuszone jelito i drewno z odzysku. Haczyk, pochodnia, żyłka. No dobra, czyli tutaj tak naprawdę na dobrą sprawę nie ma co tworzyć. Tu już byłem. Karton. I katalizator weźmiemy. Metalowa półka. To jest skrzynia. Czy taką skrzynię no, można pozyskać szybko w ciągu 45 minut? No to nie jest szybko. Czasami coś wypada z takich skrzyń, prawda? Coś fajnego. Karton, metalowy stół, a tą skrzynię, czy ja to nie zaglądałem, to tu jest jakieś radio, pojemnik, swetr, no zobaczmy, czy ten swetr jest dobry. Jest gorszej jakości, ale to jest taki sam jak tamten, więc go po prostu nie chcemy. A widzicie, tutaj są szufladki. Tkanina, bandaż i nic. Ach, myślałem, że będzie coś lepszego, szczerze mówiąc. Tak się ostatnio zastanawiałem, nie? Tutaj w tych, chyba mam wszystko przejrzane, że jak nie ma miejsca na robienie ognia, to czasami, bo może być tak, że nie mogę zrobić ognia, to czasami można w beczkach palić ogień. I tego nie wiedziałem. Rapa, raca, napój. Włamywanie, może być coś ciekawego. Stare masło orzechowe, dużo kalorii. Ok. To mamy 57, to mamy 40. 68. To co mamy 40? To można mieć tkaninę z tego, ale ja nie chcę, by upuść. I załóż tą. No i jest git. Tam na dole byłem, ale jeszcze raz się przejdę. Czy jest, czy tam ja coś zostawiłem, czy tam coś było, już nie pamiętam. Tam był trup jakiś. Ja chciałem, ja mogłem coś zostawić. Tutaj nic nie ma, tu jest tylko trup zamarznięty i ta brama jest zamknięta. Nie mam kluczyka do niej, tak? No dobra, wracamy do góry. Wracamy do góry, jestem głodny, zmęczony, już się robię. Jak z dniem, spokojnie, mamy dużo czasu do nocy. Dobra, tą stronę mamy. Tutaj do control roomu nie mamy kodu. Trzeba włączyć zasilanie. Ale gdzie to się robi? Czy ja mogę tutaj rozpalić ogień? Nie próbowałem już ostatnio. Karton. Karton. Deski. Tu mam zapisywanie. Skrzynia. Beczka.
tutaj byłem. Pamiętam. Metalowy stół. Półki, pojemnik. Pusto. Przeszukiwanie aktówek. Są puste. Napój. No dobra, krzesło. Szuflada. Szuflada. Myślałem, że tu już sprawdzałem, ale być może, tylko że teraz nie pokazuje mi, że jest pusto, ale nie, nie sprawdzałem, bo jest napój. Dobra. Czy jest jakaś... Trzeba patrzeć też, moi drodzy, na notatki, prawda? Ale tutaj nic nie ma. Dobra. Więc tą część mamy zwiedzoną. Tutaj nic nie było. Tutaj jest, kurczę, wejście do control roomu i nie wiem, jak je włączyć. Zasilanie. Tutaj sprawdzałem na pewno tą szafkę już. Nie. Bandaż wezmę. Krzesło, stół. Tu mamy soczki. Słuchajcie, no jest mi... Pić chętnie się napiję czegoś. Może nawet na maksa. O, brawo, jestem napity na maksa. W tym śmieciu nic, niczego nie będzie. Karton to mnie nie interesuje, stos papierów też nie. To na pewno mam przeszukane, a może i nie. A włamywanie, tutaj nie byłem. Żyłka? Możemy wziąć. Skrzynia. Jeżeli pominę coś ważnego, dajcie mi proszę znać w komentarzach. Nie wiem, bo to... No może tak się zdarzyć. Jakąś notatkę. Owoc dzikiej róży w kibelku. Brawo, przyda się. Tak staram się patrzeć, czy czasem wszystko biorę, ale to wiecie, naprawdę można łatwo, łatwo przegapić tego. List tylkoż na śmieci. Dobra, czytaj. Jestem cię wkurzony. Dobra, ale nie masz żadnych tutaj kodów do niczego. Gazety nie chcę, woda. To wzięliśmy. Co to jest? Zwłoki wzięliśmy, zbadaliśmy. No dobra. Tam jest tylko miotła. Dobra, dół mamy ogarnięty. Szalik nie potrzebuje. Idziemy wyżej. To są skrzynie i kartony, które... Znaczy, pójdziemy jeszcze niżej najpierw. Tam ja wiem, że nic nie było już, bo ja tutaj na dole byłem, ale... Sprawdźmy. Palety. Czyli to są tylko... drewno, jakbyśmy chcieli palić ogień, to jest puste. Znaczy, tutaj nie ma przejścia. Dobra, idziemy do góry jeszcze. Tutaj są skrzynie. Można je rozbić, ale nie wiem, czy... jest sens. Znaczy, ja wiem, że na pewno warto rozbijać, ale kurczę, wiecie, jest trochę nie chcę się jeszcze bardziej przeciążyć, nie chcę czasu tak marnować na rozbijanie. Pójdziemy do góry zobaczyć jeszcze raz. Ale zobaczcie, faktycznie nie ma żadnej beczki takiej, żebyśmy mogli rozpalić ogień w niej. Dobra, jesteśmy w tym pomieszczeniu. W koszu byłem, nic nie było, przepraszam. Zostawiłem złom tylko. Tutaj są jakieś skrytki. Krzesło. Jakieś rury. Dobra. Tu
Tu byłem. Tu byłem. Metalowa półka. Pustki. Tu byłem. Tutaj nie byłem. Batonik. Tu byłem. Pustka. Pusto, pusto. Dobra. Teraz to biurko. Pusto. To biurko jest otwarte. Słuchajcie, ta zapora jest niestabilna faktycznie, nie? To może się w każdej chwili zawalić. Tak jak tutaj cały czas coś się dzieje z tym. A więc ja się obawiam, że my tutaj za chwilę możemy stracić życie nawet. Chociaż pewnie nie. To wszystko mamy przeszukane. Kosz na śmieci nie przeszukane. Tkanina. Weźmy tą jedną tkaninę. Tutaj nic nie widzę. Tutaj byłem. Tu byłem. Kartonik mi niepotrzebny. Kwiatek też nie. Tu byłem. Słuchajcie, no wszędzie byłem. Nie wiem, jak włączyć to zasilanie. Bo nie mam żadnego kodu na włączenie zasilania. Korzyść porządnie najedzone. O co chodzi? Nie wiem, co się stało. Jak to się mogło stać? Tu mamy łom i mamy stół warsztatowy. Tą szufladę nie przeszukaliśmy jeszcze. Napój do picia. Przyda się. Dobra, weźmy, zjedzmy świeżą czekoladę. Tutaj są jakieś kartony. I tutaj weź, przywołaj windę. Przecież nie ma zasilania. Tutaj nie ma. I ostatnie miejsce, gdzie byłem już przecież. Stos papierów. Tutaj pusto. Zamknij drzwi. A dlaczego? No tutaj jeszcze aktówek nie przeszukałem. Ale pusto. Książka mi niepotrzebna. Czy ja w sejfie byłem? Chyba byłem. Tutaj byłem. Nie, tutaj nie przeglądałem. Tu było przeglądnięte, tutaj też. Przeszukane. Aha, bo tutaj rzuciłem sobie pierdołki, których nie potrzebuję. Tak patrzę jeszcze. Nic tutaj nie ma. Tutaj nie przeszukałem aktówek. Herbatka, gazety nie chcę. Gazety nie chcę. Książka. Materiał na opał. Stos papierów. Nie chcę. Kosz. No tutaj jest pusty sejf, bo już go opróżniliśmy. Wiecie, no ja nie wiem, jak włączyć tutaj zasilanie. Jeżeli ktoś z was wie, proszę dajcie znać w komentarzach, bo... No wszystko już ogarnąłem, wydaje mi się. Wszystko przejrzałem. I pustka, nie? Skoro wszystko obejrzałem, pustka, mamy środek dnia. Tu jest zapisywanie, to nie działa. No dobra, wracamy.
Ogarnęliśmy to, co chciałem. Tam w ogóle nic nie było. Jedynie co do rozwalania tych skrzynek, ale to po prostu mi szkoda czasu na to. I rzeczywiście nie było żadnej takiej beczki, którą mógłbym użyć do tu jest lampa moja naftowa. On po prostu dużo waży. Słuchajcie, zobaczcie, tu mam lampę i zabierz paliwo do lampy. Flara. Jak z przeciążeniem moim wygląda? 41. O Jezu, naprawdę. Naprawdę dużo. Do widzenia. Mam wrażenie, że wszystko już wycykaliśmy. Oczywiście boję się tych wilków. Teraz jak najlepiej sobie sprawić. Tutaj musimy powrócić nie do jeziora, tylko aż tu. No to ja nie wiem, którędy jest najlepiej. Być może tym lasem. Być może. Na razie trzeba iść torami. Wilka widziałem na dole, tam biegał sobie. Tam leży jakiś trup na dole. Czy ja przy nim byłem? Nie wiem. A wilk sobie chodził tutaj, więc pewnie za chwilę wyjdzie. I się z nim przywitam. Chyba, że pójdę szybko w dół. Zobaczyć. Ale później tutaj nie podejdę. O, tu jest zejście na dół. Bardzo ciekawe miejsce pod mostem. Halo. Przeszukaj zwłoki. Koszulki mi się... Te koszulki nie chcę. Słuchajcie, pióra. Pierwszy raz pióra znalazłem. W tej grze. Ale jak są zwłoki, to mogą być wilki, nie? Tylko że zamarznięte, to one nie chcą jeść. Fajnie by było iść tak wzdłuż. Nie, no ja jestem przekonany, że lepiej iść torami. Chociaż będzie niebezpiecznie, bo są wilki. Ale mamy miejsce, gdzie się schować możemy. Jak te wagony. Tam jest wagon, bardzo dobrze. Korci mnie trochę ta droga. Bo tam coś może być. No, no. Byśmy doszli do tej wieży. Kurczę, idziemy. Tylko tam będę musiał rozpalić ogień i się trzymać, i się ochronić. No cóż. Naprawdę chcę tędy iść. Wśród na wilki prosto. Słuchajcie, to troszeczkę mi szyki pokieruje, pozmienia. Tędy. Mógłbym tą skrzynkę złapać. Czy tam będzie dużo rzeczy? No nie, no chodźmy, no przecież nie będziemy tak samo wracać. Najwyżej zginę. Tu są jakieś wycinki drzew. Bylebyśmy nie spotkali wilka ani niedźwiedzia, no to możemy sobie chodzić. Na razie nie słyszę wilków, to też jest cel.
Chciałem powiedzieć, to cenna informacja, nie? Ale już widzę. Do widzenia. Wracamy na tory. Słuchajcie, mi ciepło rośnie z jakiegoś powodu. Być może dlatego, że jestem chowam się troszeczkę tak z takimi fałdami śniegu. Wiatr na mnie nie wieje. Więc jestem ciepło ubrany, także to jest na plus. O, widzę wilka. Spoczko. Więc on tam sobie chodzi. Czy ja mógłbym go jakoś obejść? No, nie dam rady za bardzo. Chyba, że tu na górę wejdę szybciutko. Jakoś go tam górą wezmę. Łazi tam skubaniec. Czy mi się tutaj uda wspiąć? A później zejść. Słuchajcie, mnie trochę korci ta wieża. Bardzo bym chciał na nią wejść. Ale też boję się. No i chyba wilka obeszliśmy. Co jest bardzo fajne. Chyba tak. Tam bym chciał wejść. Niestety to chyba nam się nie uda. Pięknie uniknęliśmy tego wilka. Jedna, jak ja mam tam dojść? Czy ja bym mógł... No tędy nie przejdę, no chyba, że tędy bym poszedł jakoś. Ale mam daleko, jeszcze dużo, długa droga przede mną, żeby do trapera dojść. A bardzo mocno mi się wydaje, że coś mnie tam czeka. Bo ten traper... A tutaj mamy zapisywanie pięknie. Tutaj nie wejdę, zobaczcie, na tą górę. No ten traper, on musi z tym niedźwiedziem się zmierzyć, ale czy nie on, tylko my. Ja bym się obawiał, że on nie będzie żył, bądź zostanie... bądź ten jego domek będzie demolowany przez niedźwiedzia, jak ja tam wrócę. Nie wiem, czemu mam takie przeczucie, ale mam. No szkoda, myślałem, że w tym... W tej zatoce, tej zaporze znajdziemy kluczyki do pozostałych domków dwóch. One gdzieś muszą być w jakichś skrzynkach na pewno. Ale niestety nie wiemy gdzie. Dobra, jesteśmy zaraz już przy domku, więc tutaj sobie wejdziemy, zapiszemy grę. Ona się sama nam powinna zapisać, jak tylko wejdziemy. Ale się nie zapisała. Niedobrze. Ale jakbyśmy bardzo chcieli, to możemy tutaj sobie odpocząć, prawda? To wszystko już mam przeszukane. Tutaj jakieś stosy. Tak, to jest wszystko przeszukane. Tutaj wszystko jest puste. O, paliwo do lampy. Tego jeszcze nie zauważyłem. Tu mamy przybory do szycia, ale mamy ich tyle. Lampę naftową mamy. Mogę właściwie nie brać stamtąd, bo tu mamy drewno, stare rękawiczki. To... A czy ja byłem w tym biurze? A nie, to jest wyjście na zewnątrz. Faktycznie.
No dobra, jesteśmy już. To wiecie co, ja sobie sam po prostu zapiszę. Historia 2. Nadpisz. I idziemy. Którędy najbliżej? Tędy, niebezpieczną strefą, prawda? Tam ta niebezpieczna strefa chyba nie była taka niebezpieczna. Tam wilka raczej nie widziałem. Chociaż nie pamiętam, może był. Może był. Słuchajcie, wiem, że odcinek może być nudny takiego podróżowania, ale uwierzcie mi, ja cały czas czuję napięcie. Cały czas czuję chłód. Jest mi naprawdę zimno i czuję, że za chwilę ktoś coś na mnie wyskoczy. Czuję się bardzo taki ostrożny, że tak powiem. A jakbym poszedł tędy, tu i tędy się przecisnął, to rami dłużej? No mógłbym spróbować inną drogą. Tam widzę tunel. No pewnie tam nic nie będzie. No w tunelu ewentualnie może być coś, ale nie wiem, czy coś wartościowego tak na... Gdzie? Słyszałem wilka. Tylko nie wiem gdzie. Czy tutaj? Miałem wrażenie, że on bardziej tam na dole jest. No zobaczymy. Mam nadzieję, że przy tunelu nie siedzą. Dobra, zobaczmy. Co tutaj mamy ciekawego? No tu mamy rozwalone wagoniki. Tunel kolejowy znaleźliśmy, nową lokalizację. No i dobra. Co tu mamy? No będzie zawalone, oczywiście, że tak. Mamy jagódki, chcemy je wziąć? No możemy. Znaczy jagódki, owoce dzikiej róży, tak, na herbatkę, dobra. No i dobra, i co teraz? Czy tam możemy przejść? Na pewno możemy tutaj, jakbyśmy... A, czędy nie możemy iść. Mamy drewno cedrowe, które się przyda, jakbyś... Pewnie wrócimy tutaj. Jagódek więcej na razie nie chcę, przyda się na później. Na krzaczku. Mi się bardzo mocno wydaje, że my tu wrócimy, żeby odejść z tego miejsca. Dobra, jesteśmy tutaj. Chodźmy tędy. No tak, no, nic tutaj ciekawego. Kora brzozy. Lekka i łatwopalna. O, coś nowego. Herbatka regeneracyjna z kory brzozy. No proszę, tego nie miałem jeszcze. Pięknie. Coś dobrego i nowego. Ej, to weźmy. Łatwopalna, lekka i na dodatek kamień czy węgiel? Kamień. Czy nie będziemy kamień? Węgiel. To już jest kamień. No dobra, no słuchajcie, wróciliśmy do pana trapera. Mamy to, o co on prosił, części do radiostacji oraz trochę żarcia. Znaczy nie żarcia. O Jezu, co on chciał od nas? Leki. Dobra, wracamy. I jesteśmy. On już nie żyje pewnie. Będziesz go kuł, jak on nie żyje? A, żyje. A, od razu wstał, od razu już zadowolony. Tak, już? Naprawdę od razu żyłeś?
Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. No, może się udało coś skombinować z tych części. To się oczywiście okaże. On ma już siłę, widać, żeby siedzieć i tworzyć. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. It's not like any surplus I've ever seen. Damn it. Teraz trzeba iść pewnie do wieży. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. No jak nie, ja wyszedłem. Eventually, he'll either get us. Ja mam dużo jedzenia jeszcze, wiesz, i mogę polować. Dobra, to ty idź do łóżka. No i powiedz mi jeszcze coś ciekawego. Aha, możemy sobie pogadać. Zapora, niedźwiedź. To opowiedz mi o tym niedźwiedziu. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. Kobieta? Czy zapora? Co to jest z tą kobietą? Jak chcę do tej zaporze się dowiedzieć. The dam was pretty busted up, like you said. The place was cracked open by the quake years ago and never recovered. It was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s, but then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Leśny głos? Pretty sure the Quakes finished the job once and for all. No właśnie. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I have no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want, they take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Dobrze. Później pogadamy o kobiecie. Na razie okolica. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve. Though you wouldn't know it from the logging trucks. Around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year.
No, wiatr się zerwał. To przed czym ty się ukrywasz? No dobra, mów o tej kobiecie. A, no to on mówi. Astrid. Since those lights in the sky, the wildlife's acting strange. I have an idea. No to mów. A czekaj, jakie dziwne światła, no mów. What do you mean, the wildlife? Dziwnie się zachowują, no. You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. We might find another radio. I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio and our survival is through that bear. You have to find a way to deal with him first. Jestem gotowy albo ukończono. Na razie ukończono. Okay. So we have to deal with the bear. You're half dead. And rifle shots don't seem to do much. So that's because the old bear. Ach, mogłem pogadać z nim na temat tego. I've been hunting and trapping for years. I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like. Kurczę, żałuję, że nie nacisnąłem, jak jestem gotowy. Settlers of this place. Spence. The story goes something like this.
Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. The bear wanders off, and Spence's wife, she takes a turn, slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing, and they find him. Just a body. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear. But bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days. And one morning, wife's fever breaks. Nothing from Spence. So they go out looking for him. And they find him, half dead. Blood all over him, body torn almost in two. Last thing he says is, spear stole the bear's soul. My wife is now free. And he's gone. No dobra, ciekawa historia. Did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear? Spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. The old stories sometimes have truths in them. Spence might have been superstitious. But he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg. You'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear. Let me worry about the radio. Okej. Okay. Łatwo ci mówić, zajmij się niedźwiedziem. Let me rest. Włócz się niedźwiedziem, nie? Good luck out there. Watch out for it. No dobra. Kurczę, żałuję, że tego jestem gotowy. Rozdział drugi, najlepsza obrona. No, żałuję, że nie pogadałem z tym naszym, z tym kolegą naszym. Amunicja. Już z nim nie pogadam, nie spytałem się. Tu mam jakieś nożyczce, ale on nie chce mi ich dać. Przeszukamy szufladę. Mamy łuskę i napój. Co tu jest? Stół, dobra. Bo tutaj mamy lampę i mamy... Ale nie mogę wziąć, kurczę, tego. Tutaj byłem już. A, tutaj zwiedziłem to. Książki.
Bydełko, wanienka. O, jak skitrał sobie batonika. Dawaj. Tobie niepotrzebne, to nie musisz jeść. Tu mamy garnek. Garnek chyba mamy też, nie? Nie jestem pewien, czy mamy. Tutaj mamy nasz śpiwór. Żałuję, że go zostawiłem. I tyle. Jakaś szmata. No dobra. Dobra, dobra. Zabierz śpiwór. Pokaż, jaki jesteś bardzo zmęczony. Co tu my mamy? Kamienie nie potrzebujemy. Pieniądze. Garnek, lampa, puszka. Takie rzeczy są nam niepotrzebne, ale zobaczcie, mamy... Strasznie przeciążeni jesteśmy. Strasznie. Strasznie przeciążeni. Trzeba z tym zrobić porządek, ogarnąć się trochę. Zjeść, co się da. I... suszona kora brzozy. I co ona robi? Można się zaparzyć herbatkę. No to rozpocznij tworzenie. No dobra, mamy suszoną korę brzozy. I co? No i tyle, nie? I co? I gdzie ona jest teraz? Gdzie jest ta suszona kora brzozy? Pokażcie mi ją. Tu. Można z niej zaparzyć herbatę regenerującą stan. O, dobra. To jelito w ogóle to... Upuść. Tylko mi ciąży. Skóra królika, upuść. Tkanina, węgiel się przyda. Dużo, strasznie dużo wody mam. No to jelito. Kamienie, garnek. No. Stopień wysuszenia, 1. No nie mówcie, że to o to chodzi. Że ja muszę wyrzucić na ziemię, to po prostu będzie się suszyć. Ależ mądry jestem. Dobra. Dobra, fajnie. Słuchajcie, moi drodzy. Wiemy, co robić dalej. Następnie udajemy się w to miejsce, gdzie byliśmy. Tutaj mamy supplya, ale nie chcę mi się tam może iść. Może pójdziemy jeszcze tutaj, te dwa mamy, żeby przeszukać. Ale musimy iść w to miejsce, w którym byliśmy właściwie dzisiaj. I to pójdziemy w następnym odcinku. Dziękuję Wam w takim razie, moi drodzy, bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, a jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam Was do tego. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.